Jeśli się zastanowić nad tym, że członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej czasami należało upomnieć czy karać, to warto przytoczyć, za co tak właściwie ci działacze mogliby być karani najczęściej. Jak się okazuje, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nieśmiertelna i nieomylna przede wszystkim władza ludowa miała w zwyczaju zwalczać wszelkie przejawy religianctwa, co rzecz jasna również dotyczyło całych zastępów członków partii rządzącej niepodzielnie. Działaczom nie wolno było brać udział w ceremoniach religijnych i jakież zdziwienie przychodzi, kiedy poufne wewnętrzne raporty mówią, że to właśnie za tę zasadę najczęściej karano partyjnych kacyków. Kiedy kończy się wojna, nie widać szczególnych problemów z religijnością. Kiedy obchodzona jest w 1945 roku rocznica utworzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, to nie dziwił widok Bolesława Bieruta, podążającego, praktycznie prowadzącego manifestację na krakowskim przedmieściu, gdzie następuje odsłonięcie Chrystusa z kościoła Świętego Krzyża, odśpiewanie Boże coś Polskę, a w czasie poświęcenia figurki Bierut kłania się przed księdzem i czyni na piersi znak krzyża. Zaraz po wojnie władze Wrocławia, wojskowi i działacze Polskiej Partii Robotniczej uroczyście poświęcali krzyż, śpiewając przy tym pieśni religijne. Dobrych kilka lat komuniści uczestniczyli w nabożeństwach przy obchodach państwowych czy wkroczyli przed baldachimem w procesjach Bożego Ciała. Dla władz lokalnych nabożeństwo przed pierwszomajowym pochodem było czymś normalnym i choć kłóciło się to ideologicznie z założeniami partii, to praktycznie każdemu doniosłemu wydarzeniu musiało towarzyszyć uroczyste nabożeństwo. Miejscami w naszym kraju relacje między członkami Polskiej Partii Robotniczej a miejscową parafią były tak rewelacyjne, że nawet odnotowywano przypadki, gdzie proboszcza proszono o to, by mógł pomóc spisać sprawozdanie z ustaleń komitetu, bo przecież ksiądz najbardziej wykształcony ze wszystkich tutaj. Wychodzi na to, że wstępne założenia Polskiej Partii Robotniczej były takie, żeby po prostu przyciągnąć wyznawców Kościoła, przybliżyć ich do wartości partii i nieważne, że to się gryzie ideologicznie. Na początku było władzy na rękę, by pozyskać księży, bo wiedzieli, że wraz z nimi przyjdą i wierni. Natomiast cały bieg wydarzeń się zmienia, kiedy rodzi się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. PZPR powstaje pod koniec 1948 roku i wraz z nią nadeszła wojna z Kościołem. Uznano wówczas, że najrozsądniej będzie do szczebla powiatowego karać, a niższe szczeble umoralniać i pouczać. W latach 60. XX wieku Władysław Gomułka mówił dokładnie tak samo. Robotnik czy przeciętny działacz partii niższego szczebla nie mieli czego się obawiać. Natomiast nawet przez myśl miało nie przejść pójście do kościoła dyrektorowi, sekretarzowi organizacji zakładowej czy członkowi egzekutywy. Ideologiczną zdradą był fakt posyłania jedynie dzieci do kościoła, nawet jeśli samemu się nie szło, czy wybranie się na wycieczkę organizowaną przez miejscowego proboszcza. Za takie poważne naruszenia w sferze ideologii zostawało się wykluczonym z szeregów partii. Następnie tracono zajmowane stanowisko, a co za czym idzie, kończyło się życie przepełnione przywilejami. Syn dyrektora przystępuje do komunii, utrata legitymacji i szukanie nowej pracy. Córka bierze ślub kościelny? No to grube tłumaczenie się przed komisją, a nawet tłumaczenie, że w tym czasie było się na delegacji, że rodzina pana młodego nalegała, nie pomagało. Rzecz jasna, jeśli się władzom chciało powoli eliminować religianctwo z życia społecznego, to musieli przygotować jakieś zamienniki. I tak zamiennikiem w latach 60. XX wieku chrztu miała być ceremonia nadania imienia młodemu obywatelowi PRL, gdzie dostawało się egzemplarz konstytucji,
książeczkę PKO i, a jakże, odpis aktu urodzenia na bardzo ładnym blankiecie. Usiłowano spopularyzować laickie pochówki, gdzie zamiast księdza przewodniczyć miał już przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej. Taktyka jednak nie zadziałała. Nacisk rodzin powodował, że decydowano się na tradycyjne chrzciny i pogrzeby. Przez kilka dekad organizowano tajne uroczystości religijne, często odprawiane pod osłoną nocy, gdzie w konspiracji dogadywano się z księdzem, a często miejscem akcji było jakieś odległe, obce miasto, żeby ludziska nie poznały. I choć w wielu miejscach naszej ojczyzny świat kościoła i świat partii przenikały się wzajemnie i koegzystowały, to przerażenie wzbudzało to, jeśli by się władza dowiedziała. Wyjątkowo surowo karano ułatwianie życia kościołowi w organizowaniu uroczystości kościelnych. I karano surowo, niezależnie od tego, czy ktoś był wysoko postawiony w partii, czy był jego zaledwie szeregowym członkiem. Przykładowo, w czasie, kiedy Kościół organizował pielgrzymkę z udziałem kardynała Wyszyńskiego, pewien dyżurny ruchu Polskich Kolei Państwowych dołączył do składu dodatkowy wagon, żeby pielgrzymi się zmieścili. Dyżurny ruchu nie tylko za swoją ideologiczną zdradę stracił legitymację partyjną i nie tylko stracił pracę, ukarano go wyjątkowo surowo, otrzymał totalny zakaz wykonywania zawodu. Można byłoby podejrzewać, że szeregowi członkowie partii dostawali tak ostro po łapach, to pewnie osoby z samego kierownictwa nie musiały się niczego obawiać. A to nieprawda. Najwyżsi dostojnicy byli tak samo surowo karani. Posłużyć tu może przykład opowiedziany przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, któremu matka zmarła w 1966 roku, kiedy ten był już szefem sztabu generalnego i wiceministrem obrony narodowej. Jako że był katolicki pogrzeb, to poinformował swojego przełożonego. Pojechał po cywilnemu, zjawił się na cmentarzu, ale nie uczestniczył w nabożeństwie i nie wszedł do kościoła. Przykład z góry nie zawsze szedł idealny. W pamiętnym momencie wyboru Karola Wojtyły na papieża Edwardowi Gierkowi wyrwało się takie ideologicznie zgrzytające o rany boskie, co szeroko było komentowane przez partię jako mało ideologiczne. W partii bankructwo ideologiczne czy religianstwo nasiliły się w latach 80. Pod koniec Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej członkowie partii już nie dbali o zachowanie pozorów i nie kryli się z pobożnością. Aktyw partyjny przyzwalał na takie zachowania. Były przypadki odwoływania ze stanowiska członka partii na wniosek Komisji Kontroli Partyjnej za przekraczanie swoich kompetencji przy załatwianiu różnych postulatów instytucjom kościelnym. Dla przykładu odwołano ze stanowiska pewnego dyrektora Centrali Materiałów Budowlanych, członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który bez porozumienia z Wydziałem Wyznań sprzedał instytucjom kościelnym materiały budowlane wartości ponad 8 milionów złotych, a wdzięczna kuria umożliwiła mu udział w pielgrzymce do Rzymu. Tak naprawdę, chociaż do ostatnich praktycznie dni Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w aparacie bezpieczeństwa funkcjonował 4. Departament odpowiedzialny za walkę z Kościołem, kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej otwarcie szukało już wśród biskupów wsparcia w staraniach o zdobycie poparcia społecznego. Walka z Kościołem zakończyła się ostatecznie kapitulacją strony partyjnej. Sporządzając bilans tych 40-letnich zmagań, warto pamiętać, że od księży potajemnie współpracujących z SB zawsze liczniejsi byli partyjni sekretarze, ukradkiem przystępujący do spowiedzi. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli nie, dajcie kciuki w dół, a jak średnio, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, Widzowie Prosto, gdzie możemy na przykład porozmawiać o dzisiejszym filmie. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was może podzielić się wrażeniami z czasów PRL pod filmem.
To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.